Sprawdziłem, co mają do powiedzenia Polacy na temat wystąpienia ministra Kierwińskiego na święcie strażaka. Pan Andrzej, to jest ta powaga szacunek do człowieka munduru. Człowiek mundur, superbohater, jeden z mniej znanych X-Menów, bardzo popularny w komiksach w Korei Północnej. Pan Jan, zdążyło się. Strażak musi robić to, co do niego należy. Prawda, dotarcie na czas na miejsce akcji jest w pożarnictwie kluczowe. Pan Eugeniusz i inny poziom logiki. Skoro był trzeźwy, to dlaczego poddał się badaniu na alkohol? Ja nawet. No mnie zagiął. Ja... Zainspirował mnie też. Ja się tak będę bronił w sądzie. Proszę Państwa. Jeżeli mówię prawdę, to dlaczego mam być badany wykrywaczem kłamstw? Pan Martin. Ludziom zdarzają się udary mózgu, choć tego nie są świadomi. Panu Martinowi albo wysyłamy pozdrowienia do Węgier, albo karetkę. Pani Małgosia do pani Doroty. Pani co sprawdzała alkometrem różnych pijaków mieliśmy przez 8 lat? Yy, alkometrem sprawdzamy yy, obwód wątroby. Pan Adam dzik naprawy. Yy, dzik naprawy w ten sposób mówimy z uznaniem o różnego rodzaju serwisantach. I pytanie Adama wywołało reakcję pana Davida. Adam, witaj, przyjacielu. Mo czy mogę zadać ci pytanie? Adam, pytaj. Znowu Adam, tak. Adam dalej czeka na pytanie. Pani Iwona. Pani Giga widzi tu raczej problem rodem z filmów dla dorosłych. Pochylał, a teraz szuka idiotów, którzy to połkną. Pani Bernadetta wyjaśnia działanie podstawowego wyposażenia domu. Człowieku, popatrz w lustro, to zobaczysz jak ty wyglądasz. Prawda. Pani Maria, no właśnie, popatrz w lustro, to zobaczysz jak ty wyglądasz. Też prawda. Pan Marek poleca. Pan Marcin zakłysnął się tym, że prawdopodobnie niedawno przeszedł na ty z ministrem. Nie pajacyk ty, mniej gorzałki pij ty, trenuj ty, za granicą jedziesz w ciulu ty. Pan Jan w dwóch językach, to doktorzy nauk doktora zabrali został im Noik. Pani Joanna, ale wymyślacie. Widzieliśmy go dzisiaj w parku Saskim i nie wyglądał napijanego. Dziś był 35-stopniowy upał. Ludzie od upału mdleli. No, jak ktoś to będzie oglądał za 15-20 lat, pewnie nie będzie to dziwny komentarz. Ale. jest 2024, a to jest komentarz z 5 maja. Pani Barbara. Zrobili test po kilku godzinach. Zdarzył wyczeźwieć. No, każdemu z nas zdarza się wyczeźwieć. Nie ma co oceniać. Zofia, Krzysiek i rozmowa, która jest zaczątkiem pewnej relacji matrymonialnej. Nie będzie nikt mu pluł w twarz. Krzysiek, ja ci chętnie napluję. Pan Stanisław Hamidlo, czyli po czesku Ham. Pan Ireneusz wyczeziwiał bulldog. Wyczeziwiał, nowsza wersja yy, pocisku Kinzau, model bulldog, yy, większa siła rażenia, mniejszy zasięg. Ale Irek został poprawiony przez panią Johannę. Ireneusz, wyczeźwiał nieuku pisowski. Chora baba wykształcona. Widać wykształcenie i nienawiść do ludzi po poprancu. Słuchaj, nienawiść do ludzi możesz mi zarzucić, ale wykształcenia ci nie wybaczę. Pani Barbara proponuje, żeby pisowcy znaleźli się pośród drzew owocowych i do sadu z pisowcami. Następnie doskonale wiedzieli, że to aparatura nawaliła. Prawdopodobnie taka aparatura, jaką trzyma mój kuzyn z Podkarpacia w garażu. Genovefa, Komeda Policji czy szpital? Komeda Policji, zbiór y, nagrań Krzysztofa Komedy, zadedykowanych y, służbom pilnującym porządku. Lata 60. polecam sobie sprawdzić. Elżbieta, krew też można podstawić. Wszystko da się załatwić, nie bądźmy naiwni. Pan Kamil potrzebuje, żąda piany. Andrzej, ty młocie nieuki jesteś najany. Młot niełki widnieje w herbie Wagarowiczów, ponieważ nieuka jest to oczywiście przedziwieństwo nauki, czyli to, co sobie na przykład ja funduję czytając te komentarze. Bogusława, a gdzie reszta? Komentrzy wykasowali. No, ci komentrzy oni tak robią właśnie, a później nie ma dowodów. Pan Jan i przypadkowe zastosowanie przysłowia. Ktoś ich wybrał z deszczu pod rynne. Ryszard, świniopas hierwiński z rałykami. Brzmi jak bardziej literacki tytuł na ludzką stonogę. Witaj wiosno, żegnaj rozum. beowska jest kultura. Witaj wiosno, żegnaj rozum. To beowska jest kultura. Jest też całe grono osób, które sytuację odbierają pozytywnie. Kurde, napił się to się napił, majówka jest. Nic nie zrobił, nie powiedział, dobrze się odnosił i mówił. Czego się czepiacie majówka! Odczepcie się od majówka. Każdy napić się może, jesteśmy ludźmi. Ojej, ojej, nawet się nie przewrócił. Walnął kielicha, przecież to Polak, i co z tego? Przeby nie było? Chociaż szczerze powiedział. Co to jest pół litra na dwóch, panie Kierwiński, to jest jak nic, tak się kiedyś mówiło? Cia, cia, cia. Ryszard, w zakresie manipulacji faktami mnie już nic nie zaskakuje. Doświadczam tego ja, czego świadkiem jest mój telefon. Yy, no, takie czasy. Nasze telefony są takimi naszymi małymi światami. Panu Ryszardowi jednak polecamy wylogować się do rzeczywistości. Gdybyśmy pytali, co u pana Mirosława, już jest okay. Pani Halina, podsumowująco, w imieniu całego narodu, my tak uważamy. Zanim przejdziemy do komentarzy szyfrowanych, chciałbym podziękować za wpłaty na serwisie BuyCoffee. Bardzo to były miłe też wiadomości, które im towarzyszyły, więc pomyślałem, że może czas jakieś bonusy zacząć organizować dla wspierających. Będę niedługo wysłał maile. Na występy też oczywiście zapraszam. Przypominam, 10, 11, 12 maja Bruksela, Eindhoven, Haga, ale na przykład 17 maja też Maków Podhalański, bo jestem człowiek światowy. Zapraszam. i drodzy, wśród komentujących mamy osoby, które nie wierzą w to, że minister był pijany i dopatrują się ingerencji PiSu. Są takie, które wierzą, że był pijany, i jest też pani Danuta, która pogodziła obie strony. Pis jest winny, że on był pijany. Janusz niech przestanie zapowiadać a zlozy. Wiesław, dwaj z. I kombo od pani duśki. A wy to co, alkoholicy nie pamiętacie, jak pianista waliście bibele różne widziałam na przy mikrofonie nie jeden się kiwało uderz kamieniem, ale powinien dyscyplinarka moim zdaniem.